naszym parcie. Kobiety są to, że wiemy tylko wiceprezydent został, a tak to fajnie jest, jak kobiety rządzą. Najfajniej. Słuchajcie, powiem tak. Kiedy uchwalę tę chwilę, bo dziewczyny obserwuję od samego początku, jak tylko zaczęły się zmagania z czymś, co przerasta naszego wrażenia i wydaje nam się, że nie starczy nam siły, nie starczy nam mocy, żeby dać radę. Ale bardzo szybko znalazło się ogromne grono ludzi dobrej woli, ludzi szkodnych, którzy postanowili wesprzeć i Jankę, i Agatę w walce o zdrowie. To jest bardzo trudna walka, bardzo ciężka. Nie ma na co dzień, czy tam pisy, jak robią mamy, tatusiowie, babcie, dziadkowie, ale także ci, którzy stworzyli grupy prowadzące licytacje, zachęcające systematycznie do tego, żeby grosz do grosza zwiększać konto, bo pieniędzy jest potrzebnych bardzo, bardzo dużo. Bardzo serdecznie dziękuję Fundacji Wieczorowi Żółkowi, że do tych wielu cegiełek dzisiaj będziemy mogli dorzucić kolejną, raz też się bawiąc, grając w piłkę, przyjmując szacownych gości, licytując. Bo nie zapominajmy o jednym, bardzo dorosłych dać, nie najmniej dać jeszcze na nasze dzisiejsze życie. Bardzo byśmy chcieli, żeby wróciły do nas te długi leczenia, zdrowe, wesołe i by miały takie dzieciństwo, jak nie mają dzieci, które dzisiaj są tu z nami. Dzieciństwo bez drogi, dzieciństwo z uśmiechem, dzieciństwo bez sali operacyjnej, bez rehabilitacji, bez problemów, bez leków, bez izolacji, dzieciństwo z innymi dziećmi, dzieciństwo ze swoim najbliższym. Bardzo mocno wszyscy trzymamy kciuki, nie tylko za Jankę, nie tylko za Agatę, ale inne dzieci, na które też zwracamy uwagę, które też wspieramy. I powiem coś o nadziei. Mam nadzieję, to mówię do pani poseł, do pani senator, że doczekamy czasu, że leczenie ciężko chorych dzieci będzie przede wszystkim obowiązkiem państwa. Że żadna mama nie będzie musiała pisać tego kartę ostatnio. Jest mi przykro, ale muszę po raz przybrać. Bo nie chcemy przerywać terapii, jeśli jest ono dostępne i możliwe dla swojego dziecka. Mam nadzieję, że tak będzie. Tego życzę przede wszystkim tym rodzicom, którzy dzisiaj bardzo, bardzo nie wiem, czy jest ogromny ciężar. Rzeczą, którą nam, rodzicom dzieci zdrowych, ciężko jest sobie wyobrazić. Jeszcze raz. Nawet zostaniecie nagrodzeni za swój trud sportowy, zostaniecie nagrodzeni, tak jak wcześniej powiedziałem, przez wyjątkowych sportowców, wyjątkowych piłkarzy, Orzeja, Justyna, Tomka, Hajkę. Wam życzę jednego, żebyście w życiu przeżyli swoje kariery, jeżeli takowe będą piłkarskie, tak jak ci dwaj panowie. Wielkie brawa! Dobra, słuchajcie.
się, zaczniemy. Kapitanie. Podam trenerowi. Trener decyduje, kto jest kapitanem.
Na ręce Filipa. Medale odbierzcie, poczekajcie. Pucharze jeszcze nie ma nic, za młody jesteś. Gratulacje. Kapitan, piąteczka. Robimy fotę? Tak. Czek, kuca. Ale się tak nie ruszyło. Dalej. Ale co ludno? Kupa trzecie. Ja już pierwsze miejsce. O. Dobra. Thank you.